Pan jako ekspert widzi rzeczywiście jakieś powinowactwo między jednym a drugim, w sensie między Stalinem a Putinem. Stosują inne narzędzia, ale cele wydają się być podobne. Tego typu porównania są zawsze bardzo ryzykowne, tak samo jak często się pojawiają w przestrzeni publicznej te porównania, nie wiem, Władimira Putina do Adolfa Hitlera, tak? Więc ja bym nie chciał iść w takie uproszczenia, jeśli chodzi o budowanie analogii. Natomiast... Dzień dobry, to jest raport Walczaka. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Witam Państwa serdecznie z moim gościem, doktorem Szymonem Kardasiem, ekspertem do spraw polityki energetycznej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, nie przez przypadek dzisiaj akurat rozmawiamy, no bo od dłuższego czasu Ukraina zmaga się z czymś, co można nazwać bronią masowego rażenia, to znaczy niszczeniem całej infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Są problemy z ciepłem, są problemy z wodą, są problemy z prądem. Niektórzy już to porównują, wczoraj mieliśmy 90. rocznicę Hołodomoru, tego wielkiego głodu w Ukrainie, niektórzy to porównują, że to jest podobna polityka do Stalina, że w ten sposób właśnie, tym razem nie głodem, ale chłodem chce wykończyć Ukraińców Władimir Putin. Rzeczywiście jest tak dramatycznie, jak to w ostatnich tygodniach się przedstawia sytuacja? No dramatycznie jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że skala zniszczeń po rosyjskich atakach, a przypomnijmy, że tych fal ataków na infrastrukturę energetyczną było już kilka. Pierwsze tak naprawdę zaczęły się jeszcze wiosną tego roku, kiedy Rosjanie uderzali w magazyny paliw, też częściowo właśnie w infrastrukturę energetyczną innego typu. I potem kolejne fale, które się wzmogły gdzieś na jesieni tego roku, powodują bardzo duże zniszczenia. One są szacowane gdzieś na poziomie, nie wiem, 40, niektórzy nawet mówią, że więcej procent. I po drugie, drugi element, który się wiąże z tą problematyczną sytuacją, jest taki, że oczywiście te ataki na infrastrukturę energetyczną nasilają się w momencie, kiedy zaczął się sezon grzewczy i te najtrudniejsze miesiące sezonu grzewczego są dopiero przed nami. W związku z tym to będzie generowało bardzo poważne problemy natury no takiej, powiedziałbym, egzystencjalnej dla wielu obywateli Ukrainy. Ukraińcy oczywiście, co mogą, to naprawiają jak najszybciej mogą. Mówiło się o tym po ostatnich atakach, że w największych miastach przez dłuższy czas może nie być w ogóle prądu i ciepła. No ale to po kilku godzinach okazało się, że już częściowo było przywracane. Na ile Ukraińcy są w stanie te straty, które ponoszą, jakby... reperować po prostu, no, tak nazwijmy. No część tych strat można jakoś relatywnie szybko naprawiać, no ale jeszcze raz wracam do tych liczb takich dużych, to znaczy jeśli mówimy o tym, że uszkodzeniu ulega 40, do, niektórzy szacują nawet, że więcej, do 50% infrastruktury energetycznej kraju, która dotyczy i sieci elektroenergetycznych, i elektrowni, elektrociepłowni, no to skala jest naprawdę duża. Znaczy nawet jeżeli punktowo udaje się pewne rzeczy naprawiać, no to część tych obiektów wymaga takich działań naprawczych, które trwają no, nie dnie czy godziny, ale które wymagają działań podejmowanych w skali, nie wiem, tygodni czy nawet miesięcy. I musimy też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że Rosjanie zakończyli jakąś falę ataków, no i teraz przez, nie wiem, najbliższe kilka tygodni czy kilka miesięcy będzie spokój, tak, który pozwoliłby władzom ukraińskim tę zniszczoną infrastrukturę naprawiać. No przecież należy się spodziewać, że tych fal ataków na infrastrukturę energetyczną będzie więcej i że w miarę, że tak powiem, postępowania tego sezonu grzewczego Rosjanie z tego rodzaju aktywności w ramach działań agresywnych wobec Ukrainy nie zrezygnują. Tym bardziej, jeśli świetnie przecież zdają sobie sprawę, jak wielkie problemy to państwu ukraińskiemu tworzy. No właśnie, też niektórzy mówią, że tak naprawdę to, co do tej pory widzieliśmy, to jest dopiero przygrywka. Że tak naprawdę największa fala ataków, czy największe uderzenie, nawet jedno pojedyncze, które mogłoby dużo poważniej unieszkodliwić tą infrastrukturę energetyczną, dopiero przed nami. Mówi się o tym, że gdzieś to w grudniu może się wydarzyć. Na ile to są pana zdaniem czyste spekulacje, a na ile rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w tą stronę idzie Władimir Putin?
Moim zdaniem to jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Jego prawdopodobieństwo się zwiększa tym bardziej, że no, jak patrzymy na sytuację na froncie, znaczy sytuację, jeśli idzie o działania zbrojne, te klasyczne prowadzone na froncie między wojskami ukraińskimi i wojskami rosyjskimi, no to sytuacja wojsk rosyjskich jest, mówiąc delikatnie, niewesoła. Ukraińcom już sporo się udało odbić, a skuteczność tych działań pokazuje, że nie można wykluczyć jakby kolejnych sukcesów w horyzoncie najbliższych tygodni, czy być może miesięcy. W związku z tym no, Rosjanie z pewnością będą próbowali nasilać ataki i agresywne działania w tej sferze, w której one, tak powiem, tworzą jak najwięcej problemów w stronie ukraińskiej. No a te ataki właśnie w infrastrukturę energetyczną taką skuteczność, na razie przynajmniej z perspektywy rosyjskiej, przynoszą. W związku z tym grudzień, styczeń, tak, to są te okresy, gdzie mam wrażenie, że Rosjanie będą próbowali po tę broń sięgać no, nie rzadziej niż w ostatnich tygodniach. Oczywiście Zachód stara się jakoś Ukraińcom pomóc. Opowiada o tym, że właśnie wysyła kolejne generatory prądu. Na ile takie właśnie punktowe pomaganie może tutaj złagodzić ten problem? Czy to w zasadzie to jest tylko takie przykładanie na krwającą ranę jakiegoś opatrunku, a i tak ta rana będzie się sączyć? To jest niewątpliwie ważne, no bo w tej sytuacji, w której znaleźli się Ukraińcy, każda forma pomocy jest istotna i to rzecz jasna należy docenić. Natomiast pamiętajmy o tym, że właśnie ta skala zniszczeń, którym podlega Ukraina i którym może kolejne zniszczenia, które mogą dotknąć infrastrukturę energetyczną w najbliższych tygodniach i miesiącach, to jest bardzo poważny poligon doświadczalny dla wszystkich, to znaczy i dla ukraińskich władz, które nigdy wcześniej przecież nie musiały się mierzyć z taką skalą wyzwań, no i też dla jakiegokolwiek państwa czy grupy państw, które będą chciały w tym zakresie Ukraińcom pomóc. No bo przecież wojna nie ustaje, ona trwa, więc tak naprawdę to jest pewien poligon doświadczalny i w tych warunkach jest bardzo trudno ocenić, jakiego typu działania wspierające Ukrainę mogłyby zostać podjęte, żeby rzeczywiście w pełni zaspokoić te potrzeby, które się w tej chwili pojawiają. Pana zdaniem, co jest większym problemem? Uderzenie konkretnie w elektrownię czy w sieci przesyłowe? Jedno i drugie. Mhm. To znaczy, bo i oczywiście ograniczanie możliwości tych funkcjonowania mocy generacyjnej na Ukrainie to jest jedno. No, pamiętajmy, że jeszcze niedawno wysyłano takie sygnały, że Ukraina może być takim państwem, które może im eksportować energię elektryczną, między innymi do Polski. No, miało być tak. No właśnie. Przewodowe zresztą te połączenie energetyczne. Oczywiście. O tym mówiliśmy. No w tej chwili tak. W tej chwili trudno sobie wyobrazić, by jakiekolwiek tego typu scenariusze były realne, bo w momencie, gdy uszkadzane są krajowe moce generacyjne, no to oczywiście cała energia elektryczna, która będzie produkowana, no będzie przeznaczana na potrzeby wewnętrzne, to jest oczywiste. No i po drugie też sieci przesyłowe, no to jest drugi bardzo ważny element, bo to sprawia, że tak naprawdę problemy pojawiają się w różnych częściach Ukrainy i one często pojawiają się równolegle, to znaczy to nie jest tylko problem tych regionów, które bezpośrednio graniczą ze strefą, w której prowadzone są działania zbrojne, ale to też dotyczy przecież wielu poważnych miejskich ośrodków znajdujących się na terenie zachodniej Ukrainy, bo tam też przecież regularnie spadają rakiety i niszczą infrastrukturę energetyczną. W związku z tym jakby obu tych kategorii, plus jeszcze no, pamiętajmy o tych zniszczeniach, które od wiosny tak naprawdę miały miejsce, czyli właśnie też magazyny paliwowe. Tam się pojawiały problemy już właściwie w okresie takim wczesno-późno-wiosennym w tym zakresie. No więc jeżeli to wszystko sumujemy, no to rzeczywiście jakby robi nam się bardzo poważne wyzwanie na progu sezonu grzewczego, no bo tak naprawdę ten sezon się dopiero zaczął i najgorsze miesiące dopiero są przed nami. No właśnie, Jakub Wiech, znany panu doskonale ekspert do spraw paliwa, wielki zwolennik energii atomowej, mówi, zobaczcie, w Ukrainie, tam gdzie są elektrownie atomowe, tam rakiety nie spadają. No i rzeczywiście, Chmielnicki czy Rówieńska elektrownia atomowa,
One zniszczone nie są, no ale już połączenia z tak. różnymi miastami, które są odbiorcami tego prądu są. Dochodzi do wyłączeń. No, ale też pamiętajmy o zaporowskiej elektrowni jądrowej, która jednak trochę się wymyka tej logice, dlatego że Rosjanie, zajmując teren tej elektrowni, wytworzyli tak naprawdę jeszcze dodatkowy taki problem, znaczy poza tym, że oczywiście uderzają w inne elektrownie czy elektrociepłownie, uderzają w sieci przesyłowe, to w momencie, kiedy pojawia się problem, jeśli idzie o bezpieczeństwo funkcjonowania takiego obiektu jak elektrownia jądrowa, no to to generuje jeszcze dodatkowego rodzaju wyzwania, nie tylko stricte energetyczne, bo przecież wiemy, że ta elektrownia była też wielokrotnie odłączana od sieci i przyłączana, ale też problem jakby szerszy w kontekście bezpieczeństwa, no bo jakakolwiek poważniejsza awaria oczywiście miałaby skutki nie tylko dla Ukrainy, ale dla krajów sąsiednich regionu i niezależnie od tego, czy Rosjanie będą chcieli się na taki wariant zdecydować, takiej totalnej eskalacji i wygenerowania jakiegoś naprawdę bardzo poważnego problemu związanego z funkcjonowaniem tej elektrowni jądrowej, no to sam fakt, że takie ryzyko występuje, to też wymaga jakby pewnej uwagi ze strony i samej Ukrainy, ale też państw zachodnich, które Ukrainę wspierają i przyglądają się rozwojowi sytuacji w tym kraju. A propos właśnie zaporowskiej elektrowni atomowej, są plotki, że jakoby Rosjanie mieliby się zastanawiać nad tym, czy nie przekazać tej elektrowni pod opiekę Międzynarodowej Agencji Atomistyki, która miałaby dbać o to, żeby tam do jakiejś katastrofy nie doszło. Czy te plotki mają jakąś w ogóle podstawę wobec rzeczywistości, czy plotki? Dzisiaj rzecznik Kremla zdementował te doniesienia, no ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że rzecznik Kremla wiele takich plotek, czy wiele informacji, które się pojawiały w przestrzeni, dementował. Część z nich potem się okazywała być jednak prawdą. Więc musimy poczekać, czy rzeczywiście Rosjanie taki scenariusz traktują jako realny, czy nie. Dla mnie jakby z perspektywy strategii, którą Rosjanie przyjęli wobec Ukrainy, utrzymywanie pewnego rodzaju napięcia, też w kontekście zaporowskiej elektrowni jądrowej, to jest jeden z takich elementów, który wpisuje się absolutnie w modus operandi funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, czyli utrzymywania jakiegoś źródła napięcia, źródła niebezpieczeństwa i dla samej Ukrainy i szerzej. W związku z tym ja bym raczej w tych kalkulacjach, które są prowadzone i przez władze ukraińskie, ale też podmioty wspierające Ukrainę, raczej bym z radaru tego nie spuszczał, bo Rosjanie wykorzystują całe spektrum instrumentów, żeby krótko mówiąc w ramach tej inwazji na Ukrainę i tego konfliktu, który się toczy, no próbować, że tak powiem, tą swoją agresywną politykę prowadzić na tak wielu frontach, jak to tylko możliwe, więc... Zapytałbym jeszcze o to, czy to, w jaki sposób Rosja atakuje energetykę ukraińską, nie jest jakimś nowym sposobem prowadzenia wojny. Oczywiście widzieliśmy w XX wieku wojny totalne wyniszczenie Europy, zwłaszcza naszej części Europy przez wojska niemieckie, potem radzieckie. No ale chyba z czymś takim jak teraz, to jeszcze w żadnym konflikcie nie mieliśmy do czynienia, no bo to jest rzeczywiście celowa polityka wyłączenia całkowicie energetyki, która okazuje się bardzo kluczowym elementem bezpieczeństwa każdego kraju. No, jeśli mówimy specyficznie o relacjach między Rosją i Ukrainą i o tych różnych napięciach, które były przed wybuchem wojny, którą tak naprawdę należałoby datować na rok 2014, no bo aneksja Krymu, później agresja we wschodniej Ukrainie, to jest tak naprawdę początek tej jakby takiej wojskowej odsłony konfliktu Rosji z Ukrainą. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wykorzystywaniem tego sektora energetycznego jako pewnego instrumentu oddziaływania na Ukrainę, ale jednak w innych wymiarach, tak? To znaczy wstrzymywania czy ograniczania dostaw, straszenia też Europejczyków tym, że tranzyt przez Ukrainę jest niepewny, że jest w pewnym sensie zagrożony i w związku z tym przekonywanie, że należałoby w ogóle z tego tranzytu gdzieś przyszłościowo zrezygnować. Sygnalizowanie oczywiście, że no ponieważ na części terytorium Ukrainy kontrolę przejmują tak zwani separatyści, oczywiście wiemy, że to ci separatyści to w rzeczywistości byli Rosjanie, że to generuje
generuje też jakby pewne ryzyka dla utrzymania tego tranzytu przez przynajmniej część terytorium Ukrainy. W związku z tym to była rozgrywka jednak, która się toczyła przy użyciu zupełnie innej kategorii instrumentów, choć też jakby z pola energetycznego. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy Rosjanie rozpoczęli bombardowanie infrastruktury energetycznej, no to oczywiście jest zupełnie nowy wymiar i dotyczy on nie tylko Ukrainy, ale najprawdopodobniej jest to też taki wymiar tego konfliktu energetycznego, który Rosjanie postanowili, tak powiem, wykreować jako nowy również w relacjach z Zachodem, no bo akty dywersyjne na gazociągach Nord Stream, choć do dzisiaj nie ustalono jeszcze ostatecznych sprawców, ale hipoteza o rosyjskim sprawstwie wciąż wydaje się moim zdaniem najbardziej prawdopodobna, co pokazywałoby rzeczywiście, że Rosjanie w tym szeroko rozumianym konflikcie z jednej strony z Ukrainą, z drugiej strony z Zachodem sięgnęli po nowy rodzaj środków. Wrócę do początku naszej rozmowy i tych porównań, tych ostatnich działań Putina z Hołodomorem i tą celową polityką wyniszczenia narodu ukraińskiego. To są porównania, które najczęściej oczywiście Ukraińcy stosują. Pan jako ekspert widzi rzeczywiście jakieś powinowactwo między jednym a drugim, w sensie między Stalinem a Putinem. Stosują inne narzędzia, ale cele wydają się być podobne. Tego typu porównania są zawsze bardzo ryzykowne, tak samo jak często się pojawiają w przestrzeni publicznej te porównania, nie wiem, Władimira Putina do Adolfa Hitlera, tak? Więc ja bym nie chciał iść w takie uproszczenia, jeśli chodzi o budowanie analogii. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to to, że wojna, którą Rosjanie prowadzą już od ponad 9 miesięcy z Ukrainą, faktycznie ma na celu no, nie tylko przejęcie takiej politycznej kontroli nad tym krajem, bo to był ten cel taki, to jest ten cel podstawowy, który najwyraźniej Kreml liczył na to, że uda się zrealizować bardzo szybko. W momencie, kiedy okazało się, że nie jest to możliwe, to rzeczywiście zaczęto prowadzić takie działania, które zmierzają czy obejmują między innymi taki katalog środków, który no, wprost jakby zakraża egzystencji narodu ukraińskiego, tak? No bo jeżeli rozpoczynamy bombardowanie obiektów cywilnych, tak? Czyli wystrzeliwujemy rakiety, które trafiają w bloki, które trafiają w szpitale, które trafiają w teatry, które wreszcie trafiają właśnie w obiekty infrastruktury energetycznej służącej bezpośrednio ludności i które mają zapewnić dostęp do prądu, ale też wiemy, że to nie tylko jakby sensu stricto infrastruktura energetyczna, bo to jest też kwestia dostępu do wody, do innych mediów. Jeżeli uderza się w ten rodzaj infrastruktury, który no, zapewnia jakby te podstawowe potrzeby z punktu widzenia funkcjonowania każdego społeczeństwa, każdego narodu, no to oczywiście w tym momencie mamy do czynienia z takimi działaniami, które w ten czy inny sposób no, w tle zakładają, że ma ucierpieć na tym konkretnie naród, mają Ukraińcy ginąć w ten czy inny sposób, albo bezpośrednio od pocisków, albo być może kiedy będą zamarzać, albo kiedy będą umierać z głodu, bo nie będą w stanie władze zapewnić możliwości dostępu do żywności i tak dalej, no to oczywiście w tym momencie jakby ten katalog działań no, wpisuje się w taką politykę, która no, pewne analogie z polityką z czasów radzieckich nasuwa i takich działań, które no, służyły w ten czy inny sposób eksterminacji różnych narodów, w które Kreml chciał uderzyć. ONZ też ostrzega przed katastrofą humanitarną związaną z atakami na infrastrukturę energetyczną, no bo to nie tylko ciepło, nie tylko woda, ale też brak działania służby zdrowia, też związane przecież z tą energetyką. Jak duża katastrofa humanitarna może się dokonać, jeżeli Rosjanie będą kontynuowali? Jesteśmy w stanie to ocenić? Czy to też zależy od tego, na ile uda się Zachodowi i samemu państwu ukraińskiemu przeciwdziałać skutkom tych ataków? To jest w tej chwili trudne do oszacowania, natomiast o powadze sytuacji moim zdaniem świadczą z jednej strony dane statystyczne, które właśnie dotyczą
stanu uszkodzeń infrastruktury, o której dzisiaj rozmawiamy, ale też świadczą o tym oświadczenia czy pewne decyzje władz ukraińskich czy władz centralnych, ale też władz lokalnych, tak? No bo kiedy słyszymy czy czytamy o apelach formułowanych przez lokalne władze, że być może ludność powinna rozważyć, albo czasami wprost, że ludność powinna rozważyć opuszczenie ośrodków ostatnio miejskich. Ostatnio przypominał Kliczko o tym, że być może trzeba będzie część Kijowa tak, ewakuować. Pytanie, co to znaczy? Czy ewakuować z miasta na prowincję, czy ewakuować w ogóle poza terytorium Ukrainy, no to to oczywiście świadczy o tym, że sytuacja jest bardzo poważna. I z jednej strony należy zrozumieć, dlaczego władze być może nie chcą ujawniać czasami zbyt wielu szczegółów dotyczących, tak powiem, rozmiaru klęski humanitarnej, no bo to też mogłoby jakoś tam oddziaływać demobilizująco na własne społeczeństwo, ale z drugiej strony, jeżeli uważnie się w te komunikaty wsłuchujemy i kiedy i Zeleński, właśnie przedstawiciele władz lokalnych mówią o tym, jak bardzo, znaczy jakie kroki należy rozważać, by z tą pogarszającą się sytuacją humanitarną sobie radzić, no to to moim zdaniem wskazuje na to, że władze doskonale zdają sobie sprawę, że skala tej katastrofy, znaczy tych problemów humanitarnych może być w horyzoncie najbliższych tygodni i miesięcy naprawdę duża. My pytamy naszych widzów w naszej sądzie, czy Putin zmusi Ukrainę do poddania się. Pana zdaniem to może być taka broń, ta energetyka, która wymusi coś na Ukraińcach, czy jednak Ukraińcy pokazali już nie tylko w czasie tej wojny, ale też w czasie na przykład rewolucji na Majdanie, że im bardziej więcej przemocy się wobec nich używa, tym bardziej są zdeterminowani, żeby z tym, który tą przemoc stosuje, walczyć. I czy Ukraińcy rzeczywiście są w stanie nawet coś takiego przeżyć, co czeka ich tej zimy? No, trwa pewnego rodzaju licytacja, to znaczy Władimir Putin widząc, że nie jest w stanie Ukrainy podbić militarnie w obliczu sukcesów różnych kontrofensyw ukraińskich, no bo mieliśmy i kontrofensywę charkowską, później na kierunku chersońskim, kiedy widzi, że tu mu się sytuacja wymyka spod kontroli, że nawet te tereny, które formalnie, na których przeprowadzono to pseudo-referenda i które formalnie zostały ogłoszone jako anektowane do terytorium, aktywowane jako część terytorium Rosji, że nawet tam nie kontroluje sytuacji, no to oczywiście próbuje licytować, no bo z celów strategicznych absolutnie nie rezygnuje, więc próbuje licytować wyżej. No i ta licytacja obejmuje właśnie te działania wymierzone w energetykę ukraińską, o których dzisiaj rozmawiamy, licząc na to, że no, przy podbiciu stawki być może dojdzie do zmiany nastawienia zarówno na poziomie społeczeństwa ukraińskiego, jak i na poziomie władz ukraińskich. Ale problem polega na tym, i myślę, że ten problem tak naprawdę jest widoczny od momentu, kiedy zaczęła się cała inwazja, że Rosjanie albo mają rzeczywiście bardzo kiepskie rozpoznanie tego, jak bardzo zmieniła się Ukraina i jakie jest społeczeństwo ukraińskie i obecne elity władzy. No bo jeśli uważają, że to jest tylko kwestia jakby użycia no, tych środków, które mają w dyspozycji w odpowiedniej skali, by wymusić rewizję nastawienia i zmianę polityki, no to na razie ta polityka kompletnie nie przynosi efektów, dlatego że tego typu działania no nie tylko nie zmieniają nastawienia władz w Kijowie, jeśli idzie o gotowość negocjowania z Rosją czegokolwiek, czy jakichkolwiek ustępstw politycznych, ale też, jak się wydaje na razie, nie zmniejszają poziomu determinacji ukraińskiego społeczeństwa, by tej agresji się przeciwstawiać i znosić tę coraz trudniejszą sytuację humanitarną, ale jednak nie poddawać się Rosji. I w tym tkwi pewnego rodzaju nadzieja, jeśli mówimy o pewnych perspektywach na najbliższe miesiące i lata. To znaczy to ten błąd w kalkulacji rosyjskiej co do tego, ile jest w stanie wytrzymać ukraińskie społeczeństwo i jak bardzo zdeterminowana w związku z tym do trzymania tego kursu odpierania agresji jest również ukraińska władza. Na razie wychodzi na to, że Rosjanie no, przekalkulowali i popełniają w tym zakresie no, dość poważny błąd. Właśnie, wystarczy przyjrzeć się historii ostatnich 100 lat Ukrainy i polityki rosyjskiej, radzieckiej wobec Ukrainy, żeby zobaczyć, że
bardzo ciężko jest złamać Ukraińców. No ale może kiedyś się nauczą i zrozumieją, jaki błąd popełnili idąc o Ukrainę. I kończąc wątek energetyki w Ukrainie, zapytałbym jeszcze, czy pana zdaniem powinniśmy się szykować na to, że tej zimy znów będziemy gościć uchodźców ukraińskich w Polsce, bo będą uciekać po prostu przed tym zimnem, który spotyka ich w domach. Widzieliśmy ten trend, że ludzie wracają, jeśli mogą. Władze ukraińskie mówią, słuchajcie, że nie musicie, nie wracajcie na razie. No i ewentualnie jedźcie tam, gdzie możecie się ogrzać, na prowincję, ale to może też oznaczać to, że po prostu ludzie przed śmiercią uciekając znów przyjadą na przykład do Polski, tak? I czy władze polskie powinny się szykować na to, że jednak fala uchodźców nas czeka? Ponieważ wcześniej zwróciliśmy uwagę na to, że skala problemów humanitarnych może być bardzo duża, uwzględniając właśnie ten całokształt okoliczności, o których dzisiaj rozmawiamy, to oczywiście każdy kraj, taki, który sąsiaduje z Ukrainą, ale też mówię tutaj szerzej o innych krajach też Unii Europejskiej, o Unii Europejskiej jako pewnej całości, która udzieliła tutaj na wielu poziomach, czy udziela cały czas na wielu poziomach wsparcia Ukrainie, i poszczególne państwa członkowskie, które tego wsparcia udzielają, no powinny tego typu scenariusze, rzecz jasna, rozpatrywać jakby w kontekście rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Nie znaczy to oczywiście, że tego typu scenariusze się spełnią, no bo tu musimy poczekać, jak się sytuacja będzie rozwijać w najbliższym czasie, ale przygotowanie na rozwój sytuacji zakładający właśnie wzmożone potoki migracyjne powinien być elementem kalkulacji we wszystkich krajach, które no bezpośrednio mogą być tego typu wzmożonymi, tak powiem, potokami migracyjnymi dotknięte. Co do tego myślę, że nie ma wątpliwości. Energetyka jest bronią wobec Ukraińców, jest też bronią Putina wobec ludzi Zachodu. Miało być taką rzeczywiście też bronią masowego rażenia wobec Zachodu. Na razie mam wrażenie, trochę spokojniej podchodzimy do tego, co może nas czekać zimą. Mówię nas, społeczeństwa zachodnie, które do tej pory były silnie uzależnione od surowców energetycznych z Rosji. Czy ten spokój, który widać w debacie publicznej, powinien nas optymizmem napawać, czy raczej powinniśmy się spodziewać tego, że za chwilę ten optymizm, albo przynajmniej nie mówienie o tym problemie, za chwilę się skończy po prostu. Znaczy, ja myślę, że trzeba odrzucić taką biegunowość w myśleniu o sytuacji, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy. To znaczy, ani nie popadałbym w triumfalizm, że wygrywamy i Władimir Putin za chwilę, że tak powiem, sam się przekona, że broń, której użył, jest nieskuteczna i w zasadzie to zwycięstwo to my już widzimy na horyzoncie. Ale też nie popadałbym w drugą skrajność, mówiąc, że my przegramy, a Rosja po raz kolejny, sięgając po broń energetyczną, odniesie jakiś sukces. Prawda moim zdaniem na chwilę obecną leży gdzieś po środku. To znaczy, po pierwsze, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, uwzględniając decyzje polityczne, które zostały podjęte i na poziomie Unii Europejskiej, ale też poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, co do konieczności zmniejszenia takiego no, szybkiego i drastycznego zależności energetycznej od Rosji, w tym dostaw. I no, najlepszą tutaj ilustracją tego typu działań są decyzje o wprowadzeniu embarga na import rosyjskiej ropy eksportowanej drogą morską oraz na import rosyjskich produktów naftowych. Te embarga wchodzą odpowiednio 5 grudnia tego roku i 5 lutego przyszłego roku. Drugi element, który jest ważny, to jest to, że no, podejmujemy cały czas wysiłki zmierzające do tego, by z jednej strony poszukiwać alternatyw dla źródeł dostaw. No, wiele krajów musiało, że tak powiem, zintensyfikować działania w tym zakresie i pozawierać porozumienia o imporcie, nie wiem, czy gazu skroplonego na przykład z innych kierunków. I poziom zapełnienia magazynów gazowych w tej chwili w Europie jest, jeżeli patrzymy na to w skali całej Unii Europejskiej, jest zupełnie przyzwoity, bo to jest ponad 94% jakby w skali całej UE, więc jakby są pewne elementy, które niewątpliwie należy zapisać na plus, no ale z drugiej strony... No właśnie, ryzyka. Ryzyka. Ryzyka są, no po pierwsze takie, że, znaczy pierwszy element, na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to to, że jest
jesteśmy dopiero na początku tego sezonu grzewczego. Znaczy najtrudniejsze miesiące są tak naprawdę przed nami. I tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą się kształtowały warunki pogodowe, jak w związku z tym będą kształtowały się potrzeby konsumpcyjne w zakresie surowców energetycznych, które są niezbędne dla funkcjonowania też wielu gałęzi przemysłu. Więc jakby to jest jeden element. Drugi element jest taki, że oczywiście jeśli patrzymy na to w horyzoncie takim no, najbliższych miesięcy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w skali rocznej te rosyjskie surowce energetyczne w bilansie europejskim miały do tej pory bardzo duży udział. Znaczy w 2021 roku udział rosyjskiego gazu w rynku europejskim to było około 40%, udział ropy 30 z kawałkiem procent. To są naprawdę bardzo duże ilości. Teraz oczywiście w horyzoncie tych, znaczy w kontekście tych miesięcy, które tego roku, które są już za nami i tych najbliższych, te działania, które zostały podjęte, one mogą tak doraźnie oczywiście ten problem niedoborów rosyjskich rozwiązać, szczególnie jeśli chodzi o gaz. Ale pytanie, jak to się będzie kształtowało w horyzoncie już kolejnego pełnego roku kalendarzowego, tak? Znaczy, czy uda się znaleźć na tyle, że tak powiem, dobrych dostawców alternatywnych, żeby te duże udziały dostaw surowców z Rosji, które były do tej pory, no, w pełni zastąpić właśnie surowcem czy gazowym, czy naftowym z innego źródła, bo ta waga Rosji była tutaj rzeczywiście bardzo duża. No i jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę, to znaczy na to, czy utrzyma się ten poziom determinacji politycznej na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie poszczególnych państw Unii Europejskiej, na poziomie poszczególnych firm w zakresie wytrwania w tym kursie na derusyfikację, tak, albo odłączenie się energetyczne od Rosji. No bo w warunkach, kiedy trwa wojna, tego typu decyzje są absolutnie zrozumiałe, wszyscy się pod nimi podpisują i jest pewna determinacja, by je wprowadzać w życie. Natomiast pytanie pojawia się takie, co się stanie z tą determinacją, czy ona się utrzyma w momencie, kiedy na przykład ta wojna się skończy, albo kiedy działania zbrojne ulegną zamrożeniu i rozpoczną się jakieś rozmowy dyplomatyczne zmierzające do rozwiązania tych kwestii politycznych, które będą na stole. I czy wtedy oczywiście to stanowisko i ta determinacja, którą w tej chwili widzimy, czy ona zostanie utrzymana. To jest pewien czynnik ryzyka, który myślę, że w horyzoncie długoterminowym trzeba kalkulować. No właśnie, bo tutaj też ten horyzont długoterminowy wskazał, bo bardzo wiele o tym się mówi, że no, grunt wytrzymać tą najbliższą zimę, a potem to już z górki będzie. Ale są też głosy, które mówią, że tak naprawdę testem będzie przyszła zima dopiero i to pan też na to wskazuje, czy rzeczywiście uda się długoterminowo zastąpić tą rosyjską ropę czy gaz. Tak, tak, dlatego że jeszcze raz podkreślam, jakby te surowce rosyjskie, czyli i gaz, i ropa, one naprawdę w bilansie europejskim miały znaczący udział. Oczywiście ta moneta ma dwie strony, to znaczy z punktu widzenia rosyjskiego rynek europejski też był kluczowym rynkiem zbytu. Zarówno dla eksportu gazu, tutaj Rosjanie mają rzeczywiście bardzo kiepską sytuację, jeżeli chodzi o możliwości przekierowywania na inne rynki tego gazu, którego nie sprzedają Europejczykom. No i w przypadku rynku naftowego Europa też była kluczowym rynkiem zbytu, jeśli idzie o ropę surową. Tu co prawda poziom dywersyfikacji jest większy i Rosjanie mają trochę większe możliwości działania w zakresie przekierowywania tych dostaw, ale też do tej pory to był dla nich kluczowy rynek, jeśli idzie o i wolumeny, ale też zyski, które ze sprzedaży ropy na tym rynku płynęły. I w związku z tym ja mam takie poczucie, że jakby że rosyjska kalkulacja w wykorzystywaniu tej broni energetycznej w rozgrywce z Zachodem w tej chwili opiera się na tym, że żeby przysporzyć, i to jest bardzo dobrze widoczne w sektorze gazowym, gdzie Rosjanie ograniczyli dostawy do niektórych odbiorców, a do niektórych wręcz całkowicie wstrzymali, żeby wygenerować maksymalnie dużo problemów w tym najbliższym horyzoncie czasowym, czyli w horyzoncie najbliższego tego sezonu grzewczego, próbując tym samym pokazać, że trudno będzie dla rosyjskich surowców znaleźć długoterminową alternatywę.
i że grając ostro tą kartą, czy jakby uzmysławiając Europejczykom, że trudno im sobie będzie poradzić na dłuższą metę bez rosyjskich surowców, jednocześnie w pewien sposób skłonić ich do rewizji swojego podejścia do współpracy energetycznej z Rosją w przyszłości. I teraz tu właśnie jakby dotykamy tego sedna problemu, bo jeżeli Europa w horyzoncie długoterminowym będzie gotowa i poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej będą gotowe utrzymać te decyzje polityczne, które zostały podjęte, jednocześnie ponosić pewne koszty, które są związane z tym dekaplingiem od Rosji, czyli tym odłączaniem się energetycznym od Rosji i świadomość tego, że pewnie w tych kolejnych jeszcze latach trzeba będzie włożyć naprawdę dużo wysiłku, żeby te alternatywy zbudować i je opłacić, to w horyzoncie długoterminowym wtedy Rosjanie mają problem, bo jeżeli oni na te rynki na trwałe stracą, to znaczy stracą rynek zbytu dla swojego gazu w Europie, stracą też rynek naftowy, to w przypadku gazu w horyzoncie najbliższych lat nie mają szans, żeby znaleźć jakąkolwiek alternatywę. Przy braku gazociągów i też przy braku terminali LNG w europejskiej części, gdzie mogliby... Gazprom na przykład nie ma własnych dużych terminali LNG. Ma taki mały, niedawno otworzony w obwodzie leningradzkim, ale dużych terminali nie ma, więc nie może tego skroplić i wysłać gdzieś indziej. Więc w kontekście gazowym to w najbliższym czasie będą mieli tutaj bardzo poważny problem. Natomiast przy ropie oczywiście te dostawy będą mogli przekierowywać, już to zresztą robią, szykując się do embarga, ale też jest pytanie, czy te duże wolumeny, a to jest gdzieś między 60 a 70 milionów ton, które trzeba będzie, jak Europa przestanie je kupować, przekierować na inne rynki. Pytanie, czy całą tę dużą ilość będą w stanie zaabsorbować rynki azjatyckie, bo trochę może więcej będą w stanie kupić Chiny, więcej niż Chiny będą w stanie kupić Indie z tych wolumenów, które trzeba będzie przekierować. No ale to tych rynków może nie wystarczyć dla przekierowania tak dużych ilości. No i w ten czy inny sposób to może finansowo w horyzoncie długoterminowym Rosję trafić. A prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej są w tym zakresie bardzo pesymistyczne. Czy one są budowane właśnie na tym, że... Pesymistyczne, rozumiem, z punktu widzenia Rosji. Z punktu widzenia Rosji. Bo one są oparte właśnie na tym, że Europa ze swojego kursu nie zrezygnuje. No i jeśli nie zrezygnuje, to rzeczywiście w perspektywie najbliższych lat, znaczy z każdym kolejnym rokiem, Rosjanie będą będą tej ropy sprzedawać na rynkach zewnętrznych mniej, no i w związku z tym to będzie też oznaczało no, mniejsze wpływy finansowe z handlu tym surowcem, który z punktu widzenia jakby całego spektrum surowców energetycznych miał dla Rosji zawsze największą wagę. No właśnie tutaj też niektórzy, Aleksander Etkin, zapewne panu znany rosyjski antropolog, wprowadzam trochę antropologa, ale o energetyce mówił. On porównywał trochę sytuację obecną z tym, co działo się w Rosji w XV-XVI wieku, kiedy Rosja była uzależniona od eksportu futer, ten rynek się załamał, załamała się też Rosja, wielka smuta, Polacy na Kremlu, to efekty tego załamania rynku. Czy podobne rzeczywiście katastrofalne skutki mogą czekać na Rosję, jeżeli Europa i Zachód wytrwa w tej determinacji, żeby z tych surowców rosyjskich zrezygnować? No oczywiście, gdyby przyjąć, że my z tego kursu nie rezygnujemy i to jest pewna strategia, która będzie konsekwentnie w najbliższych latach realizowana, to Rosjanie długoterminowo mają problem. I może zacznijmy od tego sektora naftowego, bo on rzeczywiście jest tutaj najistotniejszy. W 2021 roku wpływy budżetowe Federacji Rosyjskiej, a Rosjanie dzielą, jak się czyta raporty Ministerstwa Finansów, to oni dzielą wpływy do budżetu na dwie grupy. Naftowo-gazowe i nienaftowo-gazowe. I te naftowo-gazowe to było około 36% ogółu wpływów finansowych do budżetu Federacji Rosyjskiej. Teraz jak te naftowo-gazowe weźmiemy i potraktujemy jako 100%, to ropa w tym, czyli podatek od wydobycia ropy, podatek od wydobycia kondensatu gazowego, cła eksportowe na produkty naftowe i cła eksportowe na ropę surową, to wszystko razem
stanowiło około 80%. 20% przypadało na gaz. W związku z tym znaczenie ropy jest nieporównywalne ze znaczeniem sektora gazowego, mimo że my częściej pewnie w ostatnich latach rozmawialiśmy o gazie. Chyba też bardziej uzależnieni byliśmy od tego gazu, że to pan to wspomniał. Tak, i to jest raz, a dwa, że no ten gaz był częściej tematem rozmów, dlatego że Rosjanie rzeczywiście częściej go wykorzystywali jako instrumentu politycznego niż ropy. No zwróćmy uwagę, że Rosjanie, jeśli chodzi o ropę, rzadziej podejmowali takie zagrania, które były motywowane stricte politycznie. To też nie jest przypadek, bo zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że to ropa jest tym głównym dobrem, na którym najwięcej zarabiają i z którego to tak naprawdę budżet Federacji Rosyjskiej, jeśli mówimy o sektorze naftowo-gazowym, czerpie najwięcej. I w związku z tym wszystko to, co może dotykać wielkości produkcji ropy w Rosji i też w związku z tym wielkości eksportu, będzie miało bardzo poważne przełożenie na wpływy budżetowe pochodzące z sektora naftowo-gazowego. No a skoro rynek europejski ma się skurczyć, no bo na razie tylko jeśli embargo konsekwentnie zostanie wprowadzone w życie, no to ropa będzie płynąć drużbą, czyli tym ropociągiem przyjaźni i to ma płynąć tak naprawdę od przyszłego roku tylko tą południową nitką, dlatego że Niemcy i Polska zadeklarowały, że do końca roku mają zrezygnować też, mimo że te dostawy na drużbie nie są objęte sankcjami, ale Polska i Niemcy się dobrowolnie zobowiązały, że zrezygnują z zakupów rosyjskiej ropy całkowicie do końca tego roku. Polska co prawda ostatnio jakby sygnalizuje, że być może jeszcze ze względu na jeden z kontraktów ten import będzie w przyszłym roku, ale no generalnie też przynajmniej ta północna nitka ma być ograniczona i eksport ropy ma być ograniczony. No to rzeczywiście to będzie miało, jak się Rosji tylko uda część tego eksportu przekierować na inne rynki, no to ta część, której nie będzie mogła nigdzie sprzedać, to z pewnością będzie już przekładało się na pewne konkretne wyniki finansowe, jeżeli cena ropy no, nie pójdzie jakoś specjalnie w górę. A w ostatnich dniach obserwujemy taki trend, że ta cena Brent spada. Rosyjski Urals, który jest w tym roku od niej zwykle mocno tańszy i czasami te zniżki sięgały 30, 35, nawet 40 dolarów w pewnych momentach, no to sprawia, że rzeczywiście gdyby ten splot negatywnych czynników się w horyzoncie najbliższych lat utrzymał, to ze względu na tą pogarszającą się sytuację na rynkach naftowych Rosjanie mogą mieć problem. No a w przypadku gazu, jak już powiedzieliśmy, sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo w zasadzie wszystkie gazociągi eksportowe, które Rosjanie wybudowali... Czyli na zachód do Europy. Tak, czyli Nord Stream 1, który jest uszkodzony. Nord Stream 2, który jedna nitka jest uszkodzona, druga niby jest dobra, ale ten Nord Stream 2 nie został certyfikowany, więc nigdy nie był wykorzystywany. Jama Europa, sieć przez Ukrainę, dwa gazociągi przez Morze Czarne, Blue Stream i Turk Stream. To wszystko były gazociągi budowane z myślą o szeroko rozumianym rynku europejskim. No jeśli Turcję też zaliczymy tak konsekwentnie do części Europy. Natomiast na wschód powstał tylko jeden gazociąg. Siła Syberii, którego pierwsza część została oddana do użytku w grudniu 2019 roku. Popłynęły tam pierwsze dostawy do Chin. One mają sięgnąć 38 miliardów gdzieś mniej więcej w połowie lat 20 tego roku. Bo w zeszłym roku było 10 miliardów, w tym ma być 14, może 16. I tak progresywnie ma rosnąć ten eksport do roku 2025-2026, gdzie ma zostać osiągnięty ten zakontraktowany wolumen w roku 2014, maksymalny, a ten maksymalny to właśnie 38. No więc, ale nawet, no, jeżeli Rosjanie w pełni będą z tego szlaku mogli korzystać, to te 38 w porównaniu ze 145, które Gazprom wysłał do Europy rurociągami w roku 2021, no to są wolumeny nieporównywalne. Chinom sprzedają dużo taniej niż Europie. Chinom sprzedają dużo taniej niż Europie. I jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, że ta niemożność przekierowania polega na tym, że rosyjska sieć gazowa, która została zbudowana w części europejskiej, ona nie jest połączona z tym gazociągiem Siła Syberii, który jest w tej chwili wykorzystywany właśnie na potrzeby dostaw do Chin. Te dostawy do Chin są realizowane ze źródeł wschodniosyberyjskich, które no nie są podłączone w żaden sposób, czy połączone z tą siecią europejską. Więc te złoża służą tylko temu, żeby Rosjanie mogli zaopatrywać rynek chiński. To Chińczycy ten kontrakt wynegocjowali rzeczywiście bardzo chytrze, dlatego że
ten gazociąg prowadzi tylko do Chin, więc Rosjanie mogą go wykorzystywać w tej chwili wyłącznie na potrzeby dostaw do państwa środka i nawet jeśli chcieliby kierować ten gaz na jakiś inny rynek azjatycki, to nie mogą tego robić, bo infrastruktura na razie przynajmniej tak została zbudowana, by beneficjentem tej inwestycji byli wyłącznie Chińczycy. I tak jak pan redaktor powiedział, to się najprawdopodobniej wiązało również z tym, że Chińczycy chcieli mieć tutaj bardzo korzystną, czy zachować taką korzystną pozycję negocjacyjną, jeśli idzie o ceny. I to wyjściowe porozumienie już oceniane było jako bardzo korzystne dla Chin pod tym względem. A fakt, że dla tej rury w zasadzie nie ma alternatywy niż rynek chiński, sprawia, że i w przyszłości, kiedy trzeba będzie na przykład, nie wiem, renegocjować tak, warunki kontraktu, albo gdy Chińczycy będą mieli ochotę jeszcze tę cenę zrewidować bardziej na swoją korzyść, no to są w zupełnie innej sytuacji negocjacyjnej niż Gazprom, no bo Gazprom tego gazu też nie może, nawet tego, który teraz trafia do Chin, też nie może przeznaczyć na inny rynek, bo rura prowadzi tylko w jednym kierunku. Panie doktorze, życzymy Rosjanom, żeby jak najwięcej problemów mieli z tym swoim rynkiem energetycznym, bo to jest dobra informacja wtedy dla Polski, dla Europy, dla Ukrainy. Tak, więc reasumując, można powiedzieć tak, że kluczem są tutaj dwie rzeczy, to znaczy kluczem jest determinacja polityczna po naszej stronie i kluczem jest horyzont czasowy. Bo o ile w krótkim horyzoncie czasowym my rzeczywiście musimy się bardziej starać, żeby te problemy związane z niedoborami rozwiązywać i myśleć o tym w horyzoncie też najbliższych kilku lat, żeby na trwałe ta zamiana czy podmiana rosyjskich surowców nastąpiła, ale jeśli w tym wytrwamy, no to długofalowo Rosjanie przy takim kursie mają naprawdę dużo poważniejszy problem niż my. Nie będziemy tutaj życzyć im szczęścia, życzymy jak najgorzej. Panie doktorze, serdeczne dzięki za wizytę w programie, za właśnie tych wszystkich zawiłości związanych i zarówno z Ukrainą, a także z rynkiem europejskim. Proszę Państwa, moim Państwa gościem był dr Szymon Kardaś, ekspert do spraw polityki energetycznej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo Panu, dziękuję Państwu. Państwu ja dziękuję za uwagę i widzimy się już wkrótce. Miłego dnia.